Witam serdecznie z rynku z Grajewa. 6 października. Tutaj hodowcy takie ptaki przygotowali. Przywieźli do Grajewa. Newki 220 zł para. Takie. Dosyć miłe ptaki. Takie widać. 220 para. Tu jest młody po nich taki wyszedł. Są siwe. Czarna samiczka jest. Widymki w jakiej cenie? Tu wszystko po 4 zł. Widymki mamy po 40 zł. Tutaj wziąłem od pana parę sobie blajwindrów na popatrzenie. Także w późniejszym terminie pokażę te blajwindry, co przywiozą. Wziąłem od tego pana. Tutaj rano o 5 godzinie już z Litwy przywiezione gołębie, dwie klatki już rozebrali moment. Także gołębie na Grajewie, co ładnego, to już 5 godzina pod bramą już porozchwytują. Taki. Tak to wygląda. 40 zł takie widymy. Żółte i czerwone są. Nefki 220. Para. Też takie dosyć miłe już ptaki. Para parzysta. Dzięki. Rulery perymskie, pokaczuny. Serby z szczupami, ale gdzieś poszedł hodowca, także nie znudzimy. Tu mamy tiplerów w całą klatkę. Brodawczaki są. Dzień dobry. Dobry. Witam. Jaka cena tych brodawczaków, panie? Brodawczaki? Tak. Od 50 do 80 za sztukę. Od 50 do 80 sztuka. Mamy tu kumru po 20 zł sztuka. Daniel! Tak to wygląda. A newki w jakiej cenie? A newki od stówki w górę. Newki od stówki w górę mamy. Są i białe, perłowe, żółte. Siwa jedna. Ta biała jest ładna. Widzę. Zaraz pokażę państwu to biało z bliska. No jest petarda. Takie perełki właśnie przywożę na Grajewo. Ładna jest ta biała. Głowa ładna. A ta biała ile kosztuje? Ta na wprost, tak. 400. 400 zł ta biała. Fajna.
Także tak jak widać, że na Grajewie fajne ptaki naprawdę przywożą. Mamy tutaj ładne, krótkie, jasne, niebrzydkie. Budapeszty też ładne przywożą. Także tak to wygląda. Dzięki wielkie. Budapeszty mamy. Ale nie ma tutaj właściciela. Łąki diamentowe jakieś. Dobry, witam pana. Tak trzeba sfilmować. Tak, właśnie sfilmowałem. Ile tej cukrówki? Po 35 zł. 35 zł cukrówki. Do małej nie wiecie. Do małej, tak. A te brodowczaki? Tak. Jaka cena? 250. Fajne takie brodowczaki na ładnych obwodach. 250 zł sztuka. Para stary i młoda samiczka. To po nich, tak? Fajna. Jeszcze to, no gołąbki, który ma 4 miesiące, 5, 4 tak. To już tylko przestała piszczeć pewnie, nie? No taka. Jeszcze może dokładnie niewypierzona jest. No. Fajna, głowa fajna. Obwody ładne. Ale to wszystko trzeba pracy przy tym. Na pewno. Dzięki. Tu mamy czapele węgierskie. Lętacze mamy. Andrzej! Jaka cena? To egierski? Od 4 do 6 dych. Od 4 do 6 dych. Egierski. A lętacze? Stówka para. Lętacze, stówka para. Egierski na ładnych oczach białych. Matki tylko w modeli, kurde. Mamy czajki. Czajki i parę krymów. Ile takie krymki? 80. 80 zł. Widzicie, widzowie, na takich łapach. A co? No. Czajeczki 100 zł mamy. Takie czajeczki 100 zł. A te krymki 50 zł para. Żeby samica nie miała tutaj tych białych piórek. To bym wziął, no. Też bym sparował z tym wystawowym. Bo ona sparowana jest. Ale rzucili mnie też. No właśnie. No ładna, ładna z przodu tutaj, łapy ładne ma. No, ładna samica. Nie wiem, czy. 5 dych za parę chce pan tutaj takich krymów. Chyba tak, to na samicę wygląda. Łapcie ładne, tylko tutaj jedną wadę ma właśnie na wierzchu. Parę piórek ma. Już, żeby nie miała tego, to już sam bym wziął tę parę. Na popatrzenie. Stówkę jak on. Budapeszty mam. Jasna. Budapeszty. Dzień dobry. Po ile budapeszczyki? No. Po 20 zł mamy budapeszty. Dwie pary porujące się i jedna samiczka. Dwie pary korzyste, po 20 zł mamy takie budapeszty żółte. Obwody białe. Janeczki. Takie dosyć miłe gołębie. To widymek. Jasne.
To to jak to się nazywa? Te cztery. Piję uzbeckie. Jak? Piję uzbeckie. Piję uzbeckie. A tu mamy, wywrotki. To są wywrotki. I tu są też wywrotki. Tu mamy wywrotki kotoszańskie. Nazywają się, a te trochę inaczej, też na B, ale ja zapominam tych nazw wszystkich, bo to ciężko te rasy wschodnie wszystkie spamiętać. A te... Błagodareński. 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 Także widzicie, widzowie, takie ptaki fajne na Grajewie posiadają ludzie. Przywożą. Fajne, podobne te wywrotki są do bije uzbeckich, tylko że inny układ głowy i no i czuby mają trochę inne, tamte mają bardziej płaskie takie, inny układ głowy. Też fajne ptaki. Ile sztuka? Po 50 zł mamy wywrotki. Dobry, dzień dobry. 50 zł, takie wywrotki. Rolery mamy po 4 dychy, 40 zł sztuka. Weszty. Jaka cena, kolego? 40 zł. Po 4 dyszki mamy tutaj takie budapeściki na dameczkach. Fajny, po 40 zł. Już taki miły gołębie. Na wianeczka. Tak to wygląda. Praktycznie prawie zwierzały już. Tu mamy motyle, 500 zł para. Czarne. Na takich już fajnych kosmach. A te wywrotki? Wywrotki mamy 150 zł czerwone. Kryjniki po stówce za sztukę. Takie jeszcze nie spierzałe dobrze, to wyglądu nie mają, ale jak spierzają, to widać, że takie w miarę będą spierzają. I tak to wygląda. Mamy też kryjnik. Mamy numera, 50 zł, sztuka, młody. Fajne łapy ma, 50 zł, młodziak. Na takich papuciach. Tu mamy boki. Nie ma tutaj właściciela. Adaś, to też twoje? O, tamtego pana. A, tamtego. Halo.
Dzień dobry. Jakie ceny boki u pana? Zależy które? Od 100 do 200. Mamy takie mościuchy. Białogłówka jest dosyć fajna taka. A te mościuchy, jaka cena? No są samiczki. To sam, to jest coś innego, szymelki od nich, to się różni. No. 300 zł. 300. Ta samiczka 300 zł kosztuje. Na grajewie. Fajna, miła taka już. Na fajnej głowie. Dziobek krótki. Fajny, mały, ładnie osadzony. Mamy widymy. Widymków, cała klatka. A taki ptaszek, ile u pana? 120 zł para. 120 para. 120 para żółtych widymów. No widzimy, mają łapy żółte, tutaj piórka nie gieba. No. To samiczka jest, ta? To jest samczyk. Samczyk. To jest samiczka, bo to jest samiczka ta od tamtego ciemniejszego, a ta jest od tego. Aha. To są trzy pary korzystne tylko. 150 zł. Tu mamy boki. Mikołajewskie. Pocztowe. Krymów. Wywrotki. Ile takie wywrotki u pana? Super. Takie wywrotki, jaka cena? Ile kosztują? Jedna para 400, druga 5. Jedne 400, jedne 500. Fajne. Takie wywrotki, 400 zł para. Krymek. A te krymki? Krymki po 200 sztuka. Krymki 200 zł sztuka. Tu i żółta jest? Jedna? Nie, no mówię, chcesz to 200. Nie opuszczę ci ani gotów. Nie, ja do domu zawiodę, mówię. 200 to jest... 200 to jest cena taka... Mi się wydaje, że normalna. 180 zł. Nie. Tu akurat negocjacja jest. A ten winerek? Szuka? Ten szek, jaka cena? 400. Poczekaj do końca rynku? Jak? Mam 150 zł. Trudno, ja zabiorę do domu. Tu negocjacja. To jest rynek, panowie, trzeba się targować. No to właśnie, nie. Żeby wyszedł więcej, to bym nie, no na 200, ale no. Na 200, to trzeba coś zejść. No, tak. Ja mówię tyle, bo ja i tak będę jeździł. To jest początek praktycznie sezonu. No ale przez tydzień to zje gdzieś na złotówkę. Może trudno. To pieniądze uciekają. No ja rozumiem. 180. A taka, taka nefka jako cena? Nefka 200. 180. Nie. I na to dobrze się zacznie. Nie, bo już gościu był zainteresowany, także. To nie, mój tato. Tak? Także. To podsyłają. Nie. Przyjdziesz i 200 mili. Jego teraz wyślę. Ze zmiany. Na 180, na 170 mówię. 180 daje. Nie. Bo na rekinę. 180 to już taka cena, no. Dobra, nie? Ale łapcie. To młody, nie? Nie, to jest
21. Biało obrać. 21 rok. To samice, tak. Tu dwie pary są. Dwa samce i dwie samice. Para. Słuchaki, taki maraczek. Jedna para